Indiana Line Tessie 261 to głośniki, które chyba zna już każdy. Ja się temu nie dziwię, bo to prawdziwy hit sprzedaży. Kolumny te swoją popularność zawdzięczają na pewno świetnemu stosunkowi ceny do jakości, rewelacyjnemu brzmieniu i dość niskim wymaganiom w stosunku do wzmacniacza. O, a skoro mowa o wzmacniaczach, chciałbym porozmawiać o trzech polecanych wzmacniaczach właśnie do tych głośników. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszym kandydatem do odsłuchu jest klasyczny, prosty wzmacniacz zintegrowany NADY C316 B w wersji drugiej. W stosunku do poprzedniej odsłony zmianom uległ układ końcówek mocy oraz dodano pożądany w dzisiejszych czasach przedwzmacniacz gramofonowy. Nie wlutowano go w płytę główną, tylko zajmuje osobną płytkę drukowaną, dzięki czemu jest znacznie mniej podatny na zakłócenia. Co ciekawe, wszystkie złącza Cinch oraz wyjście słuchawkowe są pozłacane, co nie jest do końca takie oczywiste w klasie budżetowych wzmacniaczy stereo. Warto też zwrócić uwagę na układ wzmacniacza mocy Power Drive, zapewniający ciągłą moc 40 W na kanał, niezależnie od oporności. C316B w wersji drugiej sam z siebie nie wydaje żadnych dźwięków, no może poza klikaniem końcówek mocy przy włączaniu elektroniki. Tak więc w roli źródła dźwięku stawia małego NADA CS1. To małe pudełeczko dodaje do systemu funkcje sieciowe, takie jak obsługa standardów Tidal i Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Google Cast, DLNA, Run Ready oraz Bluetooth. Taki wachlarz możliwości sprawia, że nasz system stereo odtworzy treści z każdego możliwego serwisu muzycznego. W komplecie z głośnikami Indiana Line Tessie 261 zestaw oferuje poza spójną stylistyką również synergiczne, lekko ocieplone, aczkolwiek dynamiczne i selektywne brzmienie. Bas jest miękki, choć sprężysty i melodyjny, tony średnie dosłownie odrobinę wycofane na rzecz jasnego i konkretnego wokalu. Scena nie cechuje się jakąś szczególną głębią, choć instrumenty są pozycjonowane naprawdę co najmniej poprawnie. To zestaw, który można polubić dosłownie z miejsca, od pierwszych nut odsłuchiwanego albumu. Zresztą polecam, abyście zajrzeli do najbliższego salonu sprzedaży i przesłuchali ten zestaw sami. A jak już to zrobicie, zapraszam do sekcji komentarzy, abyście się podzielili waszymi wrażeniami. A co powiecie na to, aby obydwa NADY, C316B V2 i CS1 połączyć w jedno urządzenie i dodatkowo jeszcze je zmniejszyć? Proszę bardzo, oto Bluesound PowerNode Edge, czyli kompaktowy wzmacniacz stereo wyposażony w zaawansowane funkcje sieciowe. Te realizowane są za pomocą systemu BlueOS, światowego lidera jakości oraz stabilności działania. Platforma ta zapewnia dostęp do dziesiątek najpopularniejszych serwisów muzycznych oraz pełną synergię z producentem NAD i pozostałymi sprzętami Bluesound. Oczywiście w przypadku posiadania urządzeń, które również pracują na bazie BlueOS. PowerNode Edge w zasadzie mieści się na rozłożonej dłoni, generując w ramach tej niedużej obudowy konkretną moc 40 W na kanał. Wartość ta jest jednakowa zarówno dla oporności 4, jak i 8 ohmów. W niedużej obudowie znalazło się jeszcze miejsce dla złącza HDMI ERC, pojedynczego wejścia optyczno-analogowego, USB dla pamięci masowych, czy też wejścia zewnętrznej diody podczerwieni, jeśli zamkniecie PowerNode'a na przykład w szafce. Sygnatura brzmienia PowerNode Edge'a i kolumny Indiana Line Tessie 261 jest zbliżona do zestawu z NADem C316B V2. Mimo podobnej mocy 40 W na kanał, Bluesound wyróżnia się efektywnością, z jaką moc jest oddawana. Niemniej istotny jest dobrej klasy układ DAC, mający spory udział w brzmieniu. A to jest wyraźnie pełniejszy i jaśniejszy, choć nadal odrobinę zmiękczony na skraju tonów wysokich. Ta cecha charakterystyczna została odziedziczona ze wzmacniaczy NADA, dzięki czemu elektronika jest bardziej uniwersalna. Gdy więc szukacie małego wzmacniacza wyposażonego we wszystkie nowinki techniczne, ten zestaw powinniście sprawdzić obowiązkowo. Obecność amplitunera kinodomowego Yamaha RX V4A w filmie o systemie stereo opartym o kolumnach Indiana Line Tessie 261 to nie przypadek. Wielokrotnie sam przekonałem się, że nowoczesny amplituner wielokanałowy jest w stanie poradzić sobie jako sprzęt stereofoniczny. Dodatkowym potwierdzeniem tych słów niech będzie moc Yamahy wynosząca aż 80 W na kanał przy 6 ohmach impedancji i wysterowaniu właśnie dwóch kanałów. To rozwiązanie będzie świetnym pomysłem, gdy potrzebujecie urządzenia nowoczesnego i gotowego na każde wyzwanie w przyszłości. Jeśli na przykład w przyszłości przeprowadzicie się do większego mieszkania
i zechcecie sobie zbudować 5-kanałowy system kina domowego? Droga wolna. A rzeczone TESI 261 mogło wówczas być wykorzystane jako głośniki tylne. Przewaga Yamahy RX-V4A jest również widoczna w systemie rozrywki bezprzewodowej. Aplikacja MusicCast to poważne narzędzie służące do odsłuchu ulubionych treści z najpopularniejszych serwisów muzycznych. Spotify, Tidal, Qobuz, radio internetowe, a na dokładkę obsługa dwukierunkowego Bluetooth i całe spektrum złącz sygnałowych. To między innymi HDMI pozwalające na prostą integrację nagłośnienia z telewizorem. Protokoły ARC oraz CEC z kolei ułatwiają codzienną obsługę oraz dbają o możliwie najwyższą jakość dźwięku. Yamaha na tle dzisiejszych wzmacniaczy oferuje brzmienie bardzo liniowe, bez tendencji do podkreślania konkretnych tonów. RX-V4A jak na swoją klasę cenową wnosi dużo równowagi i ciekawie prezentowanej dynamiki dźwięku. Dobrze to słychać właśnie na przykładzie TESI 261, które mając sporo mocy dostarczanej z Yamahy, grają bardzo dobrze i w sposób naprawdę zrównoważony. Muzyka, oglądanie filmów, granie na konsoli, zestaw składający się z Yamahy RX-V4A i kolumn TESI 261 w każdej z tych sytuacji będzie świetnym rozwiązaniem. Głośniki podstawkowe Indiana Line TESI 261 to kolumny, które odnajdą się w wielu aranżacjach, zarówno wizualnych, jak i dźwiękowych za sprawą któregoś z wymienionych wzmacniaczy lub amplitunera. Serdecznie zapraszamy na odsłuch, abyście mogli przekonać się o tym na własnych uszach. Przed zakupem systemu stereo warto przetestować któryś z amplitunerów, bo może się okazać strzałem w dziesiątkę. Listę naszych salonów stacjonarnych znajdziecie jak zawsze na stronie www.tophifi.pl. Podane dane adresowe i kontaktowe umożliwiają umówienie się z wybranym salonem na odsłuch na konkretny dzień i godzinę. Pamiętajcie, że nasza strona to również sklep internetowy umożliwiający złożenie zamówienia na wymarzony sprzęt z dostawą do domu. Polecamy również lekturę artykułów w strefie wiedzy sukcesywnie poszerzanej o nowe treści. A tymczasem ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w kolejnym filmie. Tak więc na ten moment nie pozostaje mi do powiedzenia nic innego, jak tak po prostu do zobaczenia.